Kontynuujemy sesję. Proszę o przedstawienie protokołu, jaki spisaliśmy z zarządem, z zarządcą. Znaczy, odbyło się posiedzenie zarządu, osoba przewodniczący zarządu przewodniczącego, czyli Krzysztof Mukaja Pietras oraz przewodniczący Komisji Komunalnej Ochrony Środowiska, panie Żywędkowski, w obecności prezesa zarządu administracji nieruchomości MES. Ukazał zarządzający budynkami ulica Żywiecka 18 do 22, 26 do 44 oraz wstępna 6, 11, 13, 15, 17 i 19 zlokalizowanym na terenie osiedla tzw. osiedla Żywieckiego w Krakowie. Pan Jarosław Radwan. Pan Jarosław Radwan oświadczył, że z kontenerów na śmieci zlokalizowany na części działki nr 259 przez 24, obręb 44 jednostka ewidencji na podgórze, na terenie wymontowanym przez Radę Dzielnicy w roku 2017 ze środków finansowych Rady Dzielnicy korzystają i będą korzystali wszyscy mieszkańcy osiedla Żywieckiego administrowanego obecnie przez administrację nieruchomości MES spółka z o.o. reprezentowanego przez prezesa zarządu Jarosława Pana. Obecnie kontenery są zamykane i wszyscy mieszkańcy budynków, to znaczy ulica Żywiecka 18 do 22, 26 do 44 mają klucze do zamknięć kontenerów. Mieszkańcy ulicy Kępna 6, 11, 13, 15, 17, 19 mają kontener na śmieci ulicy Jagodowej na terenie prywatnym. Opłaty za wywóz śmieci są ponoszone przez mieszkańców wspólnot zlokalizowanych w ulicy Kępnej poprzez zarządca administracji nieruchomości MES spółka z o.o. Mieszkańcy ulicy Kępnej w związku z tym nie mają dostępu do kontenerów zamykanych w ulicy Gorysztowej. Podpisy czterech obecnych osób to do powołania. Dziękuję. Proszę przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. To jest projekt radnych. Ja tylko pan przewodniczący komisji mogę powiedzieć, że na zwanej komisji większością głosów wydano opinię pozytywną do projektu radnych. Przedstawiciel grupy radnych. Znaczy, kto jest tam? Do odwołania uchwały i powołania. No ale no to już jest później w treści. Treść uchwały przeczytam. Uchwała w sprawie dzierżawy. Uchwała w sprawie dzierżawy działki numer 259 przez 24 położonej w obrębie 44 jednostki ewidencji Podgórze przy ulicy Goryczkowej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 36 przez 275 przez 2012 z dnia 15.10.2012 Rady Dzielnicy 9. Paragraf drugi. Opiniuje się pozytywnie możliwość dzierżawy działki wyżej wymienionej w celu lokalizacji zestawów kompaktowych przeznaczonych na gromadzenie odpadów stałych przez mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej budynków przy ulicy Żywieckiej 18 do 44. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, że uchwała. Ja jedynie mam wniosek, o uzupełnienie uzasadnienia. Wobec przedstawionych faktów. Znaczy, mam wniosek o uzupełnienie uzasadnienia o oświadczenie. O to oświadczenie, które jest tutaj dotyczące dostępu. Tylko to. Dobrze. W celu, żeby było wiadomo, że z tego korzystają wszyscy mieszkańcy osiedla Żywieckiego. Tylko taki jest cel. Dokładnie tak, to jest napisane w uchwale. Daje się dzierżawę pod kontenery dla mieszkańców przy ulicy Żywieckiej. A to jest podstawa do podjęcia tej uchwały. Dokładnie. Natomiast w uzasadnieniu nie widzę powodu, że nie miało jakieś takie oświadczenia, że rzeczywiście. Uważam akurat to za zasadne. Jeżeli zarządca danych nieruchomości coś oświadczy, jest to sprawa akurat bardzo istotna dla rozpatrywanej kwestii, to jak najbardziej uważam za zasadne dołączenie takiego oświadczenia, jeżeli szczególnie jest skorzystane, tak? Ale to oświadczenie do posiedzenia. Przecież nie będziemy do urzędu miasta Krakowa posyłać oświadczenia. Jest uchwała z do protokołu naszego. Nie do uchwały. To była propozycja załącznik do uchwały.
No, powiedz protokół. Inaczej, ja nie mówię o załączniku do uchwały, tylko jeszcze raz powtarzam. Mówiłem o tym, żeby uzasadnienie do uchwały uzupełnić akapitu tego świadczenia. O tym mówiłem, a nie o tym, żeby to był załącznik do uchwały. Że znaczy, że skądem na świecie według świadczenia będą korzystać. Do pożyczenia, żeby to uzasadnienie pana i to jest pewne. Ale skąd? Coś ty, co to uzasadnienie do tego świadczenia? Uchwała została przedstawiona. Została przedstawiona. Kto jest za wprowadzeniem uzasadnienia przedstawionego przez radnego Pietrasa? Dołączenia. Tak. Ale w jakiej formie? Bo już w formie punktu uzasadnienia. Kto jest za? Do uchwały. Proszę to wytłumaczyć, bo jest to niezrozumiałe w tym momencie. Znaczy, jedno zagadnienie, że na będzie wymienione części działki, które zlokalizowane były śmietniki lokalnej społeczności. To jest osiedla ulica Żywieckiego, około 2000 osób. Obecnie zarządza wspólnot mieszkania osiedla, wystąpił z wnioskiem do Wydziału Skargi Miasta Odzieżamy tej części działki w celu logowania stanu prawnego. I w tym momencie uważam, że powinno być tak, że z kontenerów zlokalizowanych na śmieci, zlokalizowanych na części działki, korzystać z korzystanie wszyscy mieszkańcy osiedla Żywieckiego, czyli Żywieckiego, czyli ulicy 18, 20, 26, 24, bez ciągowania. Znaczy nie wiemy, to że będą korzystali. Dobrze, tylko jeżeli my takie oświadczenie, to jesteśmy niepoważni, to wtedy nie wiemy, co głosujemy. Zagłosowaliśmy, że pozytywnie dla Żywieckiego osiedla. A to uzasadnienie to można sobie schować tylko do protokołu. Przecież jest uzasadnienie w uchwale. Wszystkie opinie z GIT-u, Wydziału Planu Przygotowania, to jest niepoważne. Tak. Proszę Państwa, jest pewna propozycja, najdalej idąca. Kto jest za wprowadzeniem takiego punktu do uzasadnienia? Proszę bardzo. Kto jest przeciw? No wszyscy są przeciw, ci co nie, no nie. Kto się wstrzymał? Trzeba przeliczyć, chwileczkę. Proszę jeszcze raz. Kto jest za? Nie widzę, zero. Kto jest przeciw? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5. W związku z powyższym punktu nie wprowadzamy. Stawiam pod głosowaniem projekt uchwały przedstawiony przez radnego Migdała. Kto jest za przyjęciem uchwały w przedmiotowym brzmieniu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do procedowania dalszej części. Proszę bardzo. Chciałem podziękować Radzie przede wszystkim za tą pozytywną decyzję i za zrozumienie tego problemu. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa. Żeby tak było ze zrozumieniem, wiesz, identyfikatorów. Dziękujemy Państwu za obecność. A czy opis tej uchwały można dostać? Ona jest ogólnie dostępna. W internecie, tak? Tak, tak, tak.